Pamiętacie, jak Peja śpiewał cebula i trzy jajka? Coś tam niespodzianka, coś tam. Peja fajnie to śpiewał. A tu w Afryce, no niestety trzeba sobie zrobić samemu śniadanie. No i oczywiście nie mamy za dużo. Papryczka, kukuryczka, ogórek i cebula. I pomidor. A i jeszcze awokado. No i to tyle. No i banany, ale banany to nie na śniadanie. No i tak to wygląda. Wszystkie rzeczy, które mogę zjeść, to są tu. No i mamy efekt końcowy. Tak to wygląda. Ponownie idziemy do jednego z najdroższych sklepów w okolicy, chyba na Zanzibarze. Dlatego, że jest to sklep dla białych, dlatego, że są tu produkty dla białych. No ale trudno, czasami trzeba takie sklepy też używać. Kurde, trochę mało tutaj rzeczy, mały wybór. Tak jak za komuny w Polsce. Dobrze, że tylko jeszcze karteczek nie ma. No ale tak jest. Bo tutaj policja często łapie i mandaty daje za nic. Także ja będę miał pieniądze tylko takie ewentualnie na mandat. Jakieś tylko drobne pokażę. A Dorka będzie miała schowane takie normalne pieniądze, które mamy na zakupy. Daj tą reklamkę. Bo tak tutaj to tak trochę dziwnie korupcja tutaj taka mała działa. I tak, no i tak kurde czasami trzeba sobie jakoś radzić. W którymś tam latach, nie wiem, w 80-tych chyba? No chyba 70-tych. 70-80 lata, nie wiem. No, chociaż może i 80-te też. 40 lat temu, no w sumie, no 40 lat temu. No to tak, tak jest mniej więcej taki rozwój właśnie jak 40 lat temu w Polsce. Dominik, masz wszystko? No teraz jedziemy po coś do picia, tak? Chyba tylko tyle, nie? Chyba tylko tyle. A ja jeszcze chciałem podjechać do bankomatu, spróbować wyciągnąć tam ze 100 zł, no. No. Dobra. Okej. Kaski niestety trzeba zakładać. Znaczy nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba, ale dla własnego bezpieczeństwa zakładamy i lecimy. I co? Chyba nie ogarnię. Nagrałeś jak pomagał? Nie, nie, właśnie nie zdążyłem, bo kurde... Nagraj jak po powietrzu tutaj. No i co? Bo ja to gdzieś słyszałem, że... Wybierz kasę. No, spróbuję wybrać kasę, ale to tam. Patrz, o ile jajek. Co, on jeszcze bierze te jajka też na siebie? A tutaj też działa? Wszystko ok? No to dobra, możemy spróbować tu. Nie wiem. Co? Jest prąd? Jest prąd? Dobra, coś to masz? No, tutaj jest wybrany. Dobry? Czekaj. Oj, jak to głodno. Karibu. Karibu. English, English, please. Czekaj, 100 zł to jest jakieś 50 tysięcy. No, plus mnie, no. Tak? 40 coś. Pin teraz. Wygrała. Universal Saint. Co mam zrobić? Wpisać kwotę? Nie. Karen? Current. Co to jest? Karen to jest obecny, to jest aktualny, tak? Mhm. Ale co aktualny? Kredyt? No bo kredyt chyba nie chcesz kredyt, nie? No nie. No i teraz wybierz, no, ile chcesz. Czekaj, czy 100 tysięcy to jest 200 zł, czy 50 tysięcy? 100 tysięcy to jest 50... 10 to jest 20 zł. 50 dolarów? 50 tysięcy. Czyli ty 5 dolarów to jest... Nie, ja chcę 50 tysięcy, to jest 100 zł, tak? Mhm. Czy 100 tysięcy, dobra, zawsze... Kurwa, jest. Jest. Gdzie? Dobra, 100 tysięcy to jest 200 zł. Dobra. Mhm. Zaszalejemy, bierzemy 100 tysięcy. Zobaczymy, jak będzie ci kosztowało. Bo 100 tysięcy to powinno... Jakieś 180 zł, czy tam jakieś 50 dolarów. No niecałe. Kartę zabieram, bo już kiedyś mi wciągnęło w Chorwacji. Bo nie zapomniałem odebrać. No. To jeszcze jakieś tam? 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, 100 koła. 100 koła. W takim małym pliku? No muszę wam powiedzieć, że kurde, po takich uliczkach jeszcze nie jeździliśmy. No i nie wiem kto teraz. Ulewa. Dobra, dobra, uwaga, bo tu bardzo wąsko. Bardzo wąsko, musieliśmy się minąć. Dominik tam uciekł, a szukamy sklepu. Szukamy sklepu, miejscowy nas wozi tu po uliczkach. Bo szukamy sklepu, no i, no i lecimy, lecimy. O, tam są. O, jest szansa, że będzie sklep. No, barbecue, no, to tutaj coś było w tym barbecue. Thank you! Thank you! Tu jakieś centrum piękne, nie? No, tu jakieś centrum. Co Dominik, gdzie to?
to tu chyba nie. A, tu może, no to tak. Wow, jaki sklep. 24 hours. Emusiu, zostaw takie rzeczy. 30. No powiem chyba. Co za 30 zł? Winko za 30 zł. No musimy wam powiedzieć, że tutaj wybór jest całkiem spory. W ogóle jaki sklep wypasiony. No wisienki. Piękny. Hakuna Matata. No, no przychodzi jak przypływ. Ej, ale tu jest kozacko chyba. Jest taki jak jacuzzi, nie? Ej, tu nie jest bardziej... Ta plaża jest cholerę ładniejsza. Wow. O, ale tu jest hit. O, ale plaża. Wow. Jaka wielka plaża. Wow. Ej, dużo ładniejsza. No. Są, ale bardzo mało. Tu jest hit. A to tylko kilka kilometrów od nas. My tam mieszkamy. Parę kilometrów, może 10 max. A tutaj, wow. Ale tu jest piękna plaża. Piękna woda. O, ciapa, 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 ciapa. Jo, ale tu jest pięknie. Masakra. No, właśnie dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Trzeba jeździć po całej wyspie i sprawdzać jak jest. I nie sugerować się tylko jedną opinią, bo wow, tu jest po prostu cudownie. Tu dżambiani to się może chować tutaj, do tej plaży na Padzi, na Padze. No przecież tu jest niesamowicie. Jo, ale tu jest cudownie. Masakra, kilka kilometrów dalej, a taka zmiana. MC jest tak gorąco i tak się chroni od słońca, że w kasku. Powiedziała, że na plażę teraz będzie chodzić w kasku. W kasku przed słońcem się chować niż bez. Nie, MK, lepiej w kasku na plaży. Ja tak, jak tam jest płytko, zobacz, jak te panie tam widzą. No, no. Ale fajnie, nie? Masakra. O, jaka mewka sobie leci jakaś. Ale tu jest pięknie. Ja. Dębo. Właśnie, tu też jeszcze są na przykład imprezy jakieś, że byś się mogła wyjść to tam, to tam, to. Trzymaj to. Co, taką białą dorkę? No białą. To będzie zaraz czarna. Tej mojej białej Friday. Ty... Yes. Nie będzie zaraz czarna? Nie wiem. Kurde. Ale to wszyscy nie kupię czarnej. To jest tak bardziej... O, okej.
Great. Tak? Czy nie? Tak. Kurde, nie mam jak sobie sprawdzić, pokażę. Wrażeń na dzisiaj, dość wyjazdów. O, ale grzeje słońce, jest godzina 17, 30 stopni standardowo, bo tu cały dzień jest 30 stopni, w nocy jest tylko 27 lub 28. Idziemy właśnie na chwilę na plażę, bo jest przypływ, trzeba skorzystać. Ej, ja nie mam klapek, a widzę, że wy też. Ale masz fajną sukienkę. Dziękuję, to Emmy. A, to Emmy? Mhm. Emka, ale masz fajną sukienkę. Okay. Dzisiaj muszę wyciąć te dwa krzaki, bo strasznie przeszkadzają, jak się skuterem wjeżdża. A tutaj sobie tak idziemy i tu już zaraz mamy ocean. Bardzo blisko, parę kroków. O, tutaj kokosy. A z tych, wiecie co z tego robią? Liny. Z tego normalnie liny robią. A tu już jest ocean. W końcu się najadłem, bo już byliśmy głodni, co? Ja też się najadłam. No. Jadłam na licznika dzieci. No. I kanapeczkę z majonezem i pomidorkami. Mhm. A tutaj pokażę wam jeszcze tylko takie pająki. Chcecie je zobaczyć? Kurde. Słabo widać, ale pająki są wielkości ręki. O, tutaj ten. Jest ogromny. Jezus Maria. Wiecie, jaki on jest duży tak naprawdę? Naprawdę, on jest większy od mojej dłoni. Takie pająki tutaj sobie siedzą, jak się idzie na plażę. Ale już pomału się do nich przyzwyczajamy. Chłopaki w piłkę grają. Halo. Kto pamięta takie otwieranie puszek kiedyś w Polsce w domu? No ja już tak kiedyś otwierałem w Polsce, ale później mieliśmy otwieracz. Dorobiliśmy się otwieracza w Polsce, ale na Zanzibarze dalej puszki otwiera się nożem. Najlepiej, najłatwiej, najszybciej. Bo skąd tu teraz wziąć otwieracz? No i gra. No i rach, ciach, ciach. Mleczko z kokonata. Muszę spróbować. Pyszne.